Siemanko, z tej strony Adrian i witam was w długo wyczekiwanym i obiecanym przeze mnie otwieraniu skrzynek w CSGO. Dzisiaj otworzymy sobie 10 skrzynek Chroma 2Case. Po raz pierwszy będę otwierał te skrzynki, poza tymi trzema, które otworzyłem kiedyś na live'ie, ale to można powiedzieć, że to żaden case opening, tylko po prostu jakieś tam skrzyneczki. Dzisiaj otworzymy sobie tych skrzynek 10, mam 10 kluczy, mam 10 skrzynek, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko po prostu te skrzyneczki otworzyć. Jeżeli otwieranie skrzynek wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli dobijemy 1000 łapek w górę, postaram się zrobić kolejne, ale naprawdę wykosztowałem się na to otwieranie skrzynek. Mam nadzieję, że docenicie to, zostawicie kciuka w górę, a teraz lecimy z pierwszą skrzynką. Po prostu, no, nie mogę się doczekać już. Wpiszę sobie tutaj chroma, żeby zostały same skrzyneczki i same klucze. Otwórz pojemnik, bierzemy przedostatnią skrzynkę. Użyj klucza. No jak ja bym chciał kosę trafić. Ludzie, wydałem już... No CZ-ka będzie? Nie, będzie P250. Wydałem już tyle hajsu na skrzynki, że to jest masakra. Około 900 do 1000 zł. Co trafiłem, możecie sobie zobaczyć w poprzednich odcinkach. Adnotacje do poprzednich otwierań skrzynek będziecie mieli tu i tu. Także możecie sobie zerknąć, jeżeli nie widzieliście, bo było one dość dawno. No a teraz lecimy. Otwórz, niech będzie klucz randomowy. Dajcie mi M-kę albo kosę, proszę. Origami ze stat trackiem. Ok. Jaki to ma stan? No to ciężko stwierdzić. Powiedzmy, ciężko stwierdzić. Ok, lecimy. Kolejna skrzynka, dalej. Proszę, no w końcu coś dobrego. W końcu jakiś item, cokolwiek wartościowy by mi się przydał. Na pewno nie jest to MP7 pancerny rdzeń. Nie, zdecydowanie to nie jest MP7 pancerny rdzeń. Dobra, musimy chyba otwierać najpierw kluczem, a potem dopiero skrzynkę, bo coś się baguje. No i uwaga, i będzie elitarny, jak to przetłumaczyli teraz. Elite build znacznie lepiej brzmi. No jest elitarny, no dobra. Elitarny, no niby niczego sobie, ale cztery skrzynki na razie totalne gówno, więc leci kolejna. Proszę, proszę o coś dobrego, naprawdę. Negę w okręt wojenny. Okej, negę w okręt wojenny, no dobra. Użyj klucza. Może tym razem. Tak, może tym razem znowu negę wyleci. No czemu by nie? Czemu by nie? Okręt wojenny po raz kolejny i zostaje nam... Zostają nam cztery klucze, tak? Bum. I uwaga, i jest P250. Same niebieskie itemy przylatują, nawet nie ma obok nic dobrego, a co dopiero, żeby nam coś wyleciało. Zostają trzy skrzynki, słuchajcie. Ich będzie ta środkowa. Proszę, proszę o coś cokolwiek wartego. P250. Dwie skrzynki. Przedostatnia. Wow, UMP ze stat trackiem. No nieźle, no to powiem wam, że lepiej już wypadł ten niby case opening, co otwierałem trzy skrzynki kiedyś na streamie. Bo tam też trafiłem to UMP. No i dobra, ostatnia skrzynka. Nie patrzę. Co mi tam wyleci? Nie wiem. Poczekam sobie. Negev! Nie dziwi mnie to jakoś, powiem wam szczerze. No i nam nie zostało, że nie ma żadnej skrzynki. Nie zostało nam nic. Także no, jeden fioletowy item. Także no cóż, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę mimo wszystko. Jeżeli wam się case openingi podobają, jeżeli chcecie więcej case openingów, to właśnie tego kciuka w górę zostawcie. A ja wam już dziękuję za oglądanie. Tak więc cześć, trzymajcie się. No i na razie.